No niezaprzeczalnie bohater tego spotkania, Karol Świderski. Karol, jakoś tak przeciwko KRC Gdynia lubisz grać, lubisz strzelać, masz sposób na Steinborsa, choć to dobry bramkarz. Można tak powiedzieć, w poprzednim meczu też udało mi się zrobić dwa gole, dzisiaj również. Na pewno to cieszy, ale dzisiaj dla nas najważniejsze były trzy punkty, bo wiedzieliśmy, że Lechia wcześniej wygrała swój mecz i ta strata byłaby spora, ale mieliśmy swój cel na ten mecz i udało się go zrealizować. Pokazaliście z Arwim, że nie zawsze trzeba z tą piłką wjeżdżać w pole karne, że czasami można uderzyć i za szesnastki i bramkarz może tego się nawet rzadziej spodziewa. Dokładnie, no mieliśmy dwa strzały z 16-17 metrów i dwa gole w poprzednim spotkaniu. Marko też pięknie uderzył z ponad 25 metrów, więc dużo strzelamy na treningach i cieszymy się z tego, że w meczu też to wychodzi. Niedługo kolejny mecz z Arką Gdynia, co ty na to? No dokładnie, we wtorek już gramy mecz pucharowy. No na pewno pojedziemy tam zrobić to, co zrobiliśmy dzisiaj w Białymstoku. Podejrzewam, że tam już piłkarze z Gdyni, nie wiem, będą cię pilnowali na linii środkowej. No nie wiem, to raczej pytanie do trenera Arki.